Kamil Gapiński. Dzień dobry. Tak fajnie się złożyło, że dzisiaj gościem będzie człowiek, który reprezentuje moją ukochaną dyscyplinę, czyli piłkę ręczną. Obecny asystent selekcjonera reprezentacji Polski Tałanta Dysze Bajowa, a w przeszłości m.in. kapitan biało-czerwonych, Robert Lis. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry państwu, witaj. Robert, ty byłeś przez wiele lat poza Polską. Byłeś trochę oddzielony od środowiska handbalowego w naszym kraju, bo grałeś przez długie lata we Francji i co Ty sobie pomyślałeś, jak po tam, nie wiem, 10-8 latach gry nad Sekwaną wróciłeś do Polski? Ciebie te realia, które zastałeś tutaj zdziwiły na plus czy na minus? Jak to wyglądało? To jest na pewno mm, poziom y, Superligi Zaskoczył mnie na plus, bo zasz, zaskoczył, jak zaskoczył, no bo wiadomo, ja też śledziłem e, przez polską piłkę ręczną i to nie było tak, że ja byłem modelowany nie, nie kompletnie. Internetu, no, a nie <coughs> nie było dokładnie nie byłem chwil. na bezludnej wyspie, e, także ja zdawałem sobie sprawę, jak mocną drużyną jest e, Vive Targi wtedy jeszcze, teraz Vive taurą Kielce, jak mocną drużyną jest Orlen Wisła Płock, e, jak mocne są inne drużyny. E, i także myślę, że ten poziom sportowy dorównuje do lidze francuskiej, no może, może nie wszystkie kluby, może nie jest to tak profesjonalnie zorganizowane, nie jest przede wszystkim liga zawodowa, do czego chyba wszyscy teraz w Polsce dążą. Ale generalnie byłem, nie byłem jakoś zaskoczony, że jest zupełnie źle, czy zupełnie, czy jakoś fantastycznie, po prostu tego się spodziewałem. Ale potrzebowałeś chyba trochę czasu, żeby się odnaleźć, bo Ty wróciłeś jako były zawodnik i miałeś od razu jakiś pomysł na siebie, czy przez chwilę zastanawiałeś się po tym powrocie z Francji, co Ty chcesz robić? Czy bardziej jeszcze grać, czy bardziej trenować, czy bardziej pójść w dziennikarkę, no bo też jesteś telewizyjnym ekspertem? To znaczy, ta dziennikarka to jest taki zupełny przypadek, bo jakoś tam tak się po prostu potoczyło, że jak wróciłem, to miałem kilka propozycji i tak z doskoku komentuję czasami mecze. Ja zawsze chciałem być trenerem i to od wielu, wielu lat. Wiedziałem, że to jest moja przyszłość. Jak po powrocie chcieliśmy tutaj z rodziną zamieszkać w Warszawie, przynajmniej na początku i udało się grać wtedy w pierwszej lidze w drużynie azs Uniwersytet Warszawski. Gdzie łączyłem jeszcze e, bieganie po boisku z, z funkcją e, e, drugiego trenera, jakby też e, przy, przyuczałem się trochę do tego, że do tej trenerki. E, no i minęło rok dwa i udało się. Udało mi się załapać, czy dostałem propozycję pracy z Legio, w Legionowie. Bo ty zrobiłeś Robert, moim zdaniem, jak na polskie warunki, szybką karierę taką szkoleniową, ponieważ e, dostałeś szansę właśnie w Legionowie. Na początku spadłeś, ale potem szybko wróciłeś do ligi. E, od razu obwieszczono się jednym z najbardziej te, takich utalentowanych polskich trenerów młodego pokolenia, e, duisze Bajew doszedł do kadry, stwierdził, że postawi na ciebie nie na Piotrka Przybeckiego, bo ten został trenerem w płocku. Czyli e, to jest taka fajna i szybka kariera. Ty masz tego świadomość? Hmm, oczywiście, że tak. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że <laughs> z jednej strony na pewno jest to yy, docenienie mojej ciężkiej pracy. Z drugiej strony trochę też dużo trochę, czy, czy dużo nawet y, szczęścia, bo akurat to ten sezon, gdzie jest zmiana trenera, gdzie była zmiana selekcjonera. Byłeś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie trochę, Dokładnie, nie? Dokładnie. Yy, do tego też udało się zebrać fajną grupę ludzi yy, w Legionowie, gdzie yy, ci zawodnicy byli głodni yy, takiego sukcesu, czy, czy głodni yy, gry taki, na takim dobrym poziomie. Yy, Właśnie w Super Lidze. Więc jakby to wszystko się zbiegło w czasie, zbiegło się to wszystkim w tym, w tym jednym sezonie mijającym. Ale oczywiście ja do tego pochodzę bardzo spokojnie, z chłodną głową. Sodówki nie zdaje, ma, już za stary jesteś na no, się. To raz. Dwa, że zdaję sobie sprawę, że bardzo szybko, jak się idzie do góry, to też można bardzo szybko spać w dół. Więc trzeba do tego wszystkiego podchodzić z dużą pokorą, z dużym takim spokojem. Ale oczywiście trzeba to, trzeba to doceniać, trzeba pracować, żeby, żeby iść jeszcze wyżej. Roberta, Ty lubisz i kojarzysz Diego Simeone? Znaczy znam, oczywiście znam. znam wiesz, o Tak, 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 jasne. A wiesz, o pytam? Bo Ty jesteś trochę porównywany przez y, znajomych dziennikarzy albo sędziów moich, do Diego Simeony, jeżeli chodzi o ekspresję przy ławce. Mnie jeden z sędziów jeszcze pierwszoligowych, mniejsza o to który, powiedział, że jak, ty, że jak były mecze Legionowi, to mówił, kurwa, znowu Lis, on będzie szalał przy ławce, będzie kwestionował moje decyzje, będzie się kłócił. Mówią, że ty jesteś taki skurczybyk przy ławce rezerwowych. To jest prawda? No na pewno żyję, żyję meczem, żyję w, razem z moją drużyną. Yy, oczywiście zdarza mi się komentować de 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 decyzje sędziów, bo, bo, bo któż tego nie robi? No ale myślę, że Diego Simone jeszcze jest bardziej ekspresyjny, bardziej... Ostatnio walnął swojego Właśnie... kierownika. To mi się zdarzyło, czy jeszcze nikomu nie jest nie nie, 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 jeszcze nikogo nie pobiłem i mi się, mi, wydaje mi się, że mi się nie zdarzy. Ja chyba już powoli, bardzo powoli, wydaje mi się, że sporo osób mówi, że, jest, że to są w ogóle takie ślimaczym tempem, ale, ale uspokajam się, reaguję coraz mniej żywiołowo. No wiadomo, no, człowiek też dojrzewa, chociaż no, zdarzają się mecze, gdzie, gdzie naprawdę nieraz... No, nie da się, i od pierwszej do ostatniej minuty biegam pod, przy tej ławce, skaczę. Potem, jak oglądam to na wideo, to się nieraz za głowę łapię, Boże, co ty człowieku robisz. Ale to tak samo ma na przykład Kuba. Bednaruk, trener politechniki siatkarzy, jak u mnie był, to mówił, że czasami też właśnie daje mega show, ale on powiedział, że lubi dawać taki show, bo lubi jak coś się dzieje i że to też pobudza zespół. Jak widzi taki młody chłopak, że trener walczy za niego i że trener cały czas się stara. No to na pewno tak, to nie jest, nie jest moim stylem, że usiądę na ławce, spuszczę głowę i patrzę, co się dzieje. Każda, każda akcja, czy w obronie, czy w ataku, przeżywam razem z moją drużyną co też pobudza też ławkę rezerwowych. U mnie naprawdę wszyscy wszyscy zawodnicy żyją. jak Jestem z tego bardzo dumny, że jak na przykład zdobywa jeden zawodnik bramkę, to cała czternastka czy piętnastka, w zależności ile jest tych osób na ławce, czyli na boisku, wszyscy się cieszą. tak Wszyscy są zadowoleni z tego, że to nie jest bramka iksińskiego, czy i ksińskiego Ktoś tam to jest, tam jest bramka z i zły, tylko kolega z drużyny To jest bramka prafia. z kolegi, kolega i do drużyny zdobyła bramkę. Nie, nie jeden zawodnik, tylko właśnie cała, cała drużyna i to jest moim zdaniem bardzo fajne. No ale żeby to było, to muszę po prostu ja się z tego cieszyć, i ja żyć yy, meczem. A propos tej eksplozji, to niedawno była taka sytuacja, proszę Państwa, byliśmy na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, w mieście. Też miałem przyjemność w Ergo Arenie oglądać spotkanie. No i umówmy się, Tunezyjczycy byli tam niezłymi z bykami, Polaków yy, gdzieś tam cały czas prowokowali, doszło do paru przepychanych na parkiecie, i ty gdzieś tam też, tej ławki rezerwowych, już startowałeś do nich. No nie, nie, ja bardziej się starałem uspokajać, może. Yy, tak, bo mi mówili, że tam skajali ta lata... widziałem, bo ja stałem się z boku. Mówili, że tam zdenerwowali się trochę. To znaczy, to no tak, był jeden zawodnik, który tam zaczął prowokować wszystkich, publicznych, ale to jest jakby, no, też trzeba podejść do tego tak dosyć spokojnie, bo to jest styl tych arabskich drużyn. To jest styl właśnie, jak nie dają rady sportowo, to szukają prowokacji, szukają wyprowadzenia z równowagi przeciwników, no, żeby właśnie tym spowodować, że przestaje się grać w piłkę ręczną. Tylko zaczyna się dyskusja, zaczynają się jakieś tam odwety niepotrzebne i w tym momencie taka Tunezja może nawiązać równorzędną walkę, no ale na szczęście bardzo szybko to w tym meczu opanowaliśmy, kilka, kilka faktycznie było kilka z pięć, kilka, kilka minut takiej nerwówki, ale udało się to opanować, uspokoić i graliśmy swoje i wygraliśmy ten mecz zdecydowanie. Tak sobie myślę, w 2008 roku wszyscy liczyli na medal Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Było fantastyczne pokolenie, Mariusz Jurasik, Marcin Nieski, nie wiem, jeszcze młodsi, Bielecki czy Szmal. Tamten pamiętny ćwierćfinał z Islandią, strasznie smutny dla nas w ogóle dzień, bo odpadliśmy tego samego dnia też w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w turnieju siatkarzy z Włochami. Teraz myślę, że aż tyle osób nie wymienia Was jako takich mocnych kandydatów do medalu w Rio. I powiem Ci, że mam taką nadzieję, że jako że los bywa przekorny, to może właśnie teraz, kiedy trochę mniej ludzi na Was stawia i gdzieś tam bardziej mówi się o Niemcach, Francuzach czy Chorwatach, to tutaj Polsce się na to podium olimpijskie po raz pierwszy uda wdrapać, szczególnie, że mamy piękną rocznicę, no bo to jest 40-lecie, odkąd udało się jedyny olimpijski medal w Montrealu zdobyć. No ciężko mi jest spekulować przed Igrzyskami o, tym, o naszych szansach. Wiadomo, każdy by chciał zdobyć złoty medal, jak się nie uda złoty, to może srebrny, jak nie srebrny, to brązowy, jak nie brązowy, to być w szóstce, w ósemce, jeszcze do niedawna, po prostu, żeby być na tych, na tych igrzyskach. E, także powoli. Ja myślę, że, że im bliżej będzie tego turnieju, e, tym będziemy po przepracowaniu całego okresu przygotowawczego, będziemy znać swoją siłę. Zresztą myślę, że e, znamy swoją siłę, znamy swoją wartość. E, doceniamy oczywiście przeciwników, mamy do nich pewien szacunek, e, ale to jest turniej, tak? to jest najpierw 5 meczów w grupie. Grupa wydaje się taka, gdzie każdy mecz, naprawdę każdy będzie walką i trzeba będzie w każdym meczu zrobić wszystko, żeby go wygrać. Będzie nas kosztowało na pewno każdy mecz dużo sił. Wydaje się, że trzeba by zająć pierwsze miejsce, żeby mieć łatwiejszego teoretycznie przeciwnika w ćwierćfinale, ale to są tylko oczywiście dywagacje, bo wiadomo, w tamtej grupie jest Francja, Chorwacja, Dania i Katar, więc jakby tak wszystko się ułożyło. Planowo to Katar zajmie czwarte miejsce, więc wypadałoby zająć pierwsze, żeby w ćwierćfinale walczyć z katarem. Który jest też wicemistrzem świata, więc ale nie jest właśnie, prawda? Ale właśnie, ale może się zdarzyć, że Katar wygra mecz z Chorwacją, czy wygra mecz z Danią, czy z Francją? I tam może być też różnie, więc ja myślę, że trzeba po prostu spokojnie podchodzić do każdego meczu, grać jak najlepiej, starać się wygrywać, a później zobaczymy na sam koniec, gdzie nas los rzuci i jaki będzie ten decydujący mecz w ćwierćfinale, bo jestem przekonany, że z grupy wyjdziemy. Robert, co ta reprezentacja? Talanta Bajewa może od Ciebie dostać. Co Ty jesteś w stanie im dać? To, czego nie było przy Michaelu Biglerze. Ja bym chciał, żebyś tak się trochę teraz zareklamował, korzystając z okazji. No to jest pytanie, wydaje mi się, że nie do mnie. To trzeba było Talanta yy, spytać. Yy, to może ja na chwilę się wcielę do Ja uważam, że Ty możesz poprawić jeszcze grę obronną tej reprezentacji i nauczyć tych chłopaków może tego, czego im czasem brakuje, czyli takiej agresji, bo yy, kiedy Didier Dinard, znakomity obrońca, przyszedł do reprezentacji Francji, oni zaczęli grać jeszcze lepiej w obronie. Kiedy Oliver Rogisz wzmocnił walczące o Mistrzostwo Bundesligi, które pokazujemy w sportklubie e, neckar Carleven, oni naprawdę zaczęli grać lepiej w obronie. I ty też jesteś takim gościem e, kojarzonym z defensywą, który potrafił się bić, który był twardy, e, który poprzez treningi z kadrą może im pomóc. No bo wiadomo, Dwishebaev, jeden z najlepszych rozgrywających w historii piłki ręcznej, to jest facet, który wreszcie sprawi, że ta drużyna nie będzie bazowała w ataku na doświadczeniu, tylko będzie mogła jeszcze jakieś nowe pomysły mieć, bo to jest fenomenalny wizjoner, jeżeli chodzi o atak, a ty chyba będziesz ja to rozumiem, tak, tym człowiekiem odpowiedzialnym za bitkę z tyłu. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest najlepsze pytanie do mnie. Ja myślę, że Talan ma tak to wszystko ułożone w głowie i atak i obronę, że Tutaj naprawdę moja rola czy Patryka Rąbla będzie się koncentrowała bardziej na szczegółach, na właśnie dotarciu do, może właśnie tak mówić, do, do wyzwolenia tego, tej agresji dodatkowej, ale myślę, że to wszystko jeszcze dużo, wszystko przed nami, bo tak naprawdę my trenowaliśmy razem 9 dni. Czy 10-9 treningów, plus 3 mecze, więc tu nie było czasu na żadne, żadną współpracę taką bliższą na treningach. To była praca Talanta Duiszebajewa na treningach, który on chciał bardzo szybko, po prostu tak, taka była potrzeba, musieliśmy wygrać turniej, więc tutaj nie było czasu na eksperymenty. On musiał szybko zas, za, wpoić całej drużynie swoją taktykę, swoją filozofię i na tym koncentrowała się praca. Ja myślę, że mam, mam nadzieję, że im dalej w las, im dłużej będziemy ze sobą współpracować tym będę mógł w prostszy i łatwiejszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie. Ale gdzieś tam, jak Ciebie znam, bo Ty lubisz pracować, jesteś osobą taką zaciętą, to swoją wizję tej drużyny w grze w obronie masz. Nawet jeżeli teraz się do tego mi nie przyznasz, to sądzę, że jakiś pomysł masz, szczególnie, że bardzo czujnie, powiedziałbym, obserwowałeś reprezentację Michaela Biglera, nie wahałeś się krytykować go w mediach za pewne błędy popełnione w trakcie choćby euro 2016, więc zakładam, że jako osoba związana z piłką ręczną no tyle lat, potrafisz zrobić coś, żeby te błędy Zniwelować. Ja myślę, że każdy trener, który dostałby reprezentację ma, miałby swój pomysł bardzo szybko, bo to są przecież jedni z najlepszych zawodników na świecie, tam naprawdę grają gwiazdy światowego formatu w naszej reprezentacji, e, więc z takimi zawodnikami naprawdę łatwo jest e, swoją i, filozofię e, czy swoją myśl zaszczepiać czy przekazywać im i te pomysły realizować. Yy, zobaczymy. No ja, jak mówię, jestem asystentem i tak naprawdę yy, i, to jest, i to będzie współpraca, która będzie... Oczywiście Talantuj Szybałew to jest pierwszy trener i on będzie decydował o cało wszystko. O... A jak patrzyłeś na Talanta w trakcie tych kilku dni zgrupowania, to miałeś takie wrażenie, taką myśl w stylu, że ach, to jest jednak duża klasa i jeszcze mi do niego sporo brakuje jako do trenera? Czy raczej może takie E w sumie za parę lat mogę osiągnąć ten sam poziom? To znaczy może nie tak e, że mogę osiągnąć, na pewno będę się starał osiągnąć ten poziom, e, na pewno jest to... Trener, który wie, co robi na, 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 na boisku. On jak wychodzi, wie, co on chce od zawodników. Wie, jak ma to wyglądać ta piłka ręczna. Yy, wie, jak jego drużyna ma grać i w ataku, i w obronie. Yy, to, co on zawsze powtarza? Do tego, jest do tego jest potrzebne bardzo dużo czasu, żeby tą filozofię. Yy, i jego wprowadzić w życie. E, to, co są, są wszyscy, ja też e, zapełnialiśmy notatkami e, po każdym treningu zeszyty. E, tutaj fajnie Maciek Gębala powiedział e, po, po zgrupowaniu. E, ja mam pięć kartek zapisanych zagrywek i, i ja tylu w życiu nie widziałem. E, to oczywiście no, to są zagrywki, są rozwiązania różne. E, i to jest y, oczywiście niesamowicie duża, duża wartość dla mnie, że ja mogę na to wszystko patrzeć z boku, mogę to podglądać i jak to, jak to talent wprowadza w życie, y, więc na pewno to spowoduje, że ja będę lepszym y, trenerem, będę miał lepszy warsztat, będę miał większą y, lepszą myśl. Jak ta piłka ręczna ma wyglądać? To w ogóle jest chyba taki moment, w którym następuje zmiana pokoleniowa, trochę, jeżeli chodzi o młodych polskich szkoleniowców, bo e, Patryk Rombel, mój rocznik, chyba tak 8-3, e, no ty trochę starszy, ale ciągle jako trener młody, Piotrek Przybecki po 40 i wy gdzieś tam przejmujecie te stary w polskiej lidze. No myślę, że to jest normalna. kolej rzeczy do tego dochodzisz przecież Mariusz e, Jurasik, Jurasik tak. e, jest Rafał Kuptel. Marcin Lijewski też już. Czyli to pokolenie z lat 70. zaczyna z parkietu, coraz mocniej wchodzić na ławkę i rządzić. Ja myślę, że to jest normalna kolej rzeczy, tym bardziej, że udało się każdemu z nas coś osiągnąć w tej piłce ręcznej. Widzieliśmy, jak za granicą to funkcjonuje, więc taka mieszanka. Tego, co było w Polsce, jak my tu jeszcze graliśmy w latach 90., plus to, co wszystko, co się dzieje na europejskich czy zagranicznych parkietach w latach tam 2000, 2000, od powiedzmy do tam 2010, tak jak w moim przypadku. Ta mieszanka może powodować, że możemy coś nowego zaproponować tym zawodnikom, którzy teraz grają. I jest to takie trochę inne spojrzenie niż, niż tych trenerów, którzy byli tutaj zawsze wychowywani, powiedzmy, w latach 70. czy 80. Idzie nowe, proszę Państwa, w polskiej piłce ręcznej. Asystent selekcjonera naszej kadry, talanta Dujsza Bajewa, Robert Lis, był moim gościem. Trzymamy kciuki za rozwój jego kariery i trzymamy też kciuki za to, żeby Polacy pozytywnie zaskoczyli w Rio i w tym finale, do którego na pewno dojdzie, zagrali lepiej niż w 2008 roku w Pekinie z Islandią i awansowali do strefy medalowej, bo myślę, że wszyscy o tym krążku bardzo mocno marzymy. Kamil Gapiński, to był program czwany Gapa. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.